Zamiast placu Defilad, plac centralny cały czas powstaje i ma być najprawdopodobniej oddany do użytku za rok, na wiosnę 2025, bo trzeba było zrobić prace archeologiczne, które się już zakończyły i trwają aktualnie prace inne. Jak to dokładnie wygląda na budowie placu centralnego? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Szamsonosz. I tam daleko widzieliście most na Pragę. Tutaj możemy zobaczyć z kolei Plac Powstańców w Warszawie, który też jest oczywiście fragmentem nowego centrum Warszawy. O niej mogliście ostatnio zobaczyć film. Dokładnie wczoraj. On się tutaj ciągnie na całej długości i wszystko będzie przebudowane, a ruch samochodowy będzie oczywiście ograniczony. Z kolei tutaj już mamy ograniczoną ulicę Szpitalną wraz z nowym Placem Pięciu Rogów, który powstało w minionych latach. Z kolei dalej widzimy nową ulicę Chmielną, która jest aktualnie realizowana i w teorii ma być gotowa do końca czerwca. Wczoraj wątpię. A dalej możemy zobaczyć oczywiście pasaż Wiecha i obok niego jest rondo Romana Dmowskiego, który całkowicie został przebudowany już jakiś dłuższy czas temu i powstały wtedy też nowe przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe dookoła całego ronda. No i oczywiście mnóstwo terenów zielonych. Również wzdłuż zielonej nowej drogi rowerowej, która powstała na Marszałkowskiej. Na krótkim odcinku, ale jednak w tym miejscu od Świętokrzyski do właśnie wspomnianego ronda się ciągnie, a w tym miejscu powstaje nowy plac centralny. Więc tak w dużym skrócie wygląda cały zakres, jeżeli chodzi o nowe centrum Warszawy, które w aktualnie w tym miejscu jest realizowane. A przynajmniej w teorii. Oczywiście jest jeszcze obok nowe centrum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak, ten biały kloc. I lecimy aktualnie nad ulicą Złotą, która jest przewidziana do też całkowitej gruntownej przebudowy. W ramach tej przebudowy ma zniknąć tunel, który tutaj się znajduje, z którego aktualnie właśnie samochody wjeżdżają. Tunelu ma nie być. W tym miejscu ma być tylko łącznie przestrzeń miejska, place, fontanny, drzewa i tego typu rzeczy. Wszystkie miejsca parkingowe mają zlikwidowane, tunelu nie będzie. A według mnie to jest podejście, tunel mógłby po prostu pozostać jako parking podziemny, po prostu jednokierunkowy miejsca, jednokierunkowy ruch i po prostu miejsca parkingowe byłyby całkiem dobre. No ale no cóż, tak to zostało zrealizowane. Taki jest aktualnie plan, jeżeli chodzi o zmiany w tym miejscu. Z kolei tutaj oczywiście dalej są wieżowce Warszawy. A tu jest plac centralny, który w tym miejscu powstaje zamiast placu Defilad. No przynajmniej tak aktualnie jest nazywana ta budowa, jeżeli chodzi o plac centralny. Jak widzicie, wszystko jest rozkopane. Prace archeologiczne tutaj się już zakończyły. To jest dobrą informacją. Teren budowy jest mniej więcej już całkowicie zajęty. Ten fragment wylotu z ulicy Złotej, który ma być likwidowany, jeżeli chodzi o tunel, będzie realizowany w ramach odrębnej inwestycji. W skrócie będzie realizowany w ramach przebudowy ulicy Złotej. Natomiast tutaj faktycznie plac już jest realizowany, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne. Mniej więcej jest wyrównywany już ostatecznie cały teren i powoli rozpoczynają się już prace przy budowie już docelowej nawierzchni docelowego układu samego placu. Przynajmniej w teorii. W praktyce jeszcze oczywiście cała część podziemna musi być wykonana ostatecznie po tym, jak zostały zrealizowane wszystkie prace archeologiczne, więc to jest jeszcze tutaj teraz realizowane. Budowa miała się zakończyć przynajmniej w teorii do końca 2024 roku w związku z pracami archeologicznymi, które nie były planowane na tak długim, dużym zakresie. Inwestycja się opóźni i zakończy się dopiero najprawdopodobniej na wiosnę 2025. Najprawdopodobniej, bo jeszcze żadnego aneksu w ramach tej inwestycji nie było podpisanego, więc tak mówię mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Z kolei tam dalej widzieliście jeszcze ulicę Złotą. Przypomnę tylko łącznie, że tam te wszystkie place parkingowe to się znają i pozostałe ulice, jak na przykład ulica Zgoda, również będą przebudowane i całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego. Tutaj z kolei z ciekawostek wam powiem, jaki jest zakres tej inwestycji. Oczywiście tutaj w ramach tej inwestycji powstanie dosyć dużo ciekawostek. Po pierwsze, będzie odtworzony cały układ drogowy, jaki był tutaj wcześniej w tym miejscu. W skrócie, gdzie była kiedyś ulica Złota, gdzie była kiedyś ulica Wielka, będą teraz pasaże dla pieszych, no może będzie takie place, żeby można było sobie po nich chodzić. Duże, szerokie drogi, które będą de facto deptakami dla pieszych. Natomiast obok będą tereny zielone. Tereny zielone będą w kształt starych budynków kamienic, które tam się znajdowały. Natomiast w miejscach, gdzie kiedyś były studnie do tych kamienic, czyli w skrócie te miejsca zamknięte po środku samych kamienic, tam będą przestrzenie też dochodzenia w formie
nawierzchni twardej. Oczywiście w miejscach właśnie tych, gdzie były kiedyś budynki, będą tereny zielone. W skrócie to będzie trawa raz również z nowymi drzewami i tak mniej więcej będzie wyglądać całość w tym miejscu. Zakres inwestycji ciągnie się do wjazdu do tunelu, do wjazdu do parkingu podziemnego, który się znajduje obok metro centrum, a obok z kolei w tym miejscu pod Pałacem Kultury i Nauki możecie zobaczyć, jakie artefakty zostały znalezione podczas prac archeologicznych. Tutaj dokładnie w tym kontenerze przez szybę możecie zobaczyć różnego rodzaju eksponaty, które w tym miejscu zostały pokazane. Więc jak ktoś jest zainteresowany, można tutaj sobie zerknąć i popatrzeć, co tam plac centralny znalazł w tym miejscu. No i tak mniej więcej wygląda zakres tej całej inwestycji. Te podzielenie tej inwestycji oczywiście jest trochę uciążliwe, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj będzie podzielona ta inwestycja, bo wylot tunelu będzie likwidowany w ramach przebudowy ulicy Złotej. I wtedy dopiero powstanie ten fragment nowego placu centralnego. Będzie też pozostawiony wyjazd do samego parkingu podziemnego, więc tutaj faktycznie będzie się zakończyć ten zakres tej inwestycji. Te ronda i te wszystkie drogi w tym miejscu znikną. Nie będzie całkowicie na samym nowym placu ruchu samochodowego. Wszystko będzie poograniczone i bez właściwości jakiejkolwiek możliwości wjazdu, ale będzie to wszystko aktywnym betonem, że tak to powiem. W skrócie będzie zbierać tą całą deszczówkę, tak żeby ta woda pozostała na dłużej w Warszawie, a nie po prostu znikała. Czyli oczywiście wszelkiego rodzaju zbiorniki retencyjne w tym miejscu będą i aktualnie przy nich głównie prace są realizowane w tym miejscu na tej inwestycji. Jeżeli jesteście ciekawi, co się stanie z trybuną honorową, to nadal w tym miejscu pozostanie. Ona nie jest przewidziana do rozbiórki. Ona jest chyba jako wpisana do rejestru zabytków, z tego co mi się wydaje i z tego co widziałem w każdym projekcie, ona w tym miejscu pozostaje, więc ona nie będzie jakkolwiek teraz realizowana. Z kolei w tym miejscu ma powstać TR Warszawa i po części już coś powstało w ramach TR-u Warszawa, obok tego białego kloca, czyli oczywiście Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak, wiem, że wam się podoba i nie podoba, bo w komentarzach można czytać i jedną i drugą skrajną stronę. Ale dobra, co z tym TR Warszawa i co to za nowa ulica? O i tak. Ta ulica to jest moja ulica, nowa, ulubiona ulica w całej Warszawie. Dlaczego? Bo jest to jedyna ulica wybudowana za aktualnego prezydenta Warszawy z całym projektem i z całym finansowaniem z miasta. Nowoczuchowska jest realizowana przez prywatnych deweloperów, a ulica Marsa czy druga jezdnia ulicy Lazurowej były realizowane za projektów poprzednich. Natomiast co jest ciekawe faktycznie, to jest to, że ta ulica powstała. Ma oczywiście te elementy zielone, jest całkiem ładna, naprawdę mi się podoba. Ma nawet progi zwalniające, żadnych miejsc parkingowych, czego byśmy się spodziewali. Będzie mieć dojazd do samego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no i oczywiście do samych parkingów dookoła Pałacu Kultury i Nauki. Na końcu mamy rondo, z którego nie możemy nigdzie zjechać poza drogą wlotową do ulicy Marszałkowskiej. Droga, jak ktoś nie ma jeszcze żadnej swojej nazwy, więc możecie pewnie pisać jeszcze swoje propozycje do Urzędu Miasta. Ale jak widzicie, jest ślepa. Donikąd. Nie ma właściwie sensu wjeżdżać na nią, a jednak powstała, bo w tym miejscu powstało kolejne przejście dla pieszych i zjazd. W miejsce, które jest według mnie najbardziej niebezpieczne w całym centrum Warszawy i na pewno wam tutaj nie polecam wchodzenia w godzinach nocnych i na pewno w pojedynkę. Nie róbcie tego, co ja tutaj zrobiłem. A dlaczego? To jest zjazd do parkingu podziemnego TR Warszawa, który jeszcze nie powstał, więc gdzie jedziemy? Do ściany. W tym miejscu jest oczywiście niezły bałagan, nie ma tutaj żadnego monitoringu z tego co widziałem. Są oczywiście zamontowane różnego rodzaju oświetlenia, które prawdopodobnie działają w nocy, ale tego nie powiem. Jest oczywiście też system odwodniowy, żeby to wszystko nie było pod wodą, ale na całym placu nie można zaparkować. Tylko, że na jakim placu? To jest oczywiście wjazd do przyszłościowej części podziemnej teatru TR Warszawa, tylko, że ten teatr cały czas nie powstał. Nie wiemy też, kiedy rozpoczną się prace budowlane, bo w teorii miały się rozpocząć już niedługo. W tym roku miał być przetarg na pierwszy etap, bo ta inwestycja będzie etapowana i miał być oddany do użytku na początku 2027 roku, ale na razie cisza w eterze, inwestycja nie powstaje, a w ramach budowy tej drogi, którą widzieliście na górze, powstał zjazd do parkingu i do części podziemnej teatru, którego cały czas nie ma. No, trochę to ciekawie to wygląda, trochę to kuriozalne, ale tak wygląda sytuacja. Ja tylko mówię wam ze swojej osobistej strony, żebyście tutaj na pewno nie wchodzili samemu, bo może to być po prostu niebezpieczne. No, ale taka ciekawostka, to coś takiego nowego w centrum Warszawy. Nowa droga ślepa donikąd. No, myślę się, że komentarze niekończących, jeżeli chodzi o jedną ulicę, która została budowana w ostatnim czasie, będzie nieskończona, ale może się mylę, może jakaś jeszcze jedna inna nowa ulica powstała w Warszawie przez ostatnie te 5 lat, a o tym nie wiem, albo zapomniałem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, że zostało budowane przez aktualnego prezydenta, jeżeli chodzi o cały proces projektowania i cały proces pozyskiwania tych wszystkich decyzji. Tymczasem
To byłoby na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Placu Centralnego pojawi się za miesiąc, czyli najprawdopodobniej w lipcu 2024. No i oczywiście będę Wam tak tylko pokazywać tą inwestycję do końca całości, czyli jeszcze przez najbliższy rok, co około 2 miesiące. Bo ten film jest z końca maja, teraz mamy połowę czerwca, a co nie zmienia faktu, że i tak oczywiście kolejny film pojawi się w lipcu. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!